Regaty bojerowe to seria wyścigów rozgrywanych na trasie wyznaczonej przez dwa znaki kursowe ustawione w linii wiatru. Znak górny, inaczej nawietrzny, oddalony jest od znaku dolnego, inaczej zawietrznego, zazwyczaj o 1600 do 2000 metrów. Jeśli geometria jeziora lub warunki lodowe na to nie pozwalają, trasa może zostać skrócona nawet do 1000 metrów. Ale zdarzają się również regaty, gdzie odległość między znakami może wynieść nawet 2300 metrów. Trasa, jaką pokonuje zawodnik podczas standardowego wyścigu, to około 25 km. W wyścigu może wystartować maksymalnie 60 zawodników. Jeśli do regat zgłosi się ich więcej, zostaną podzieleni na grupy. W takim przypadku niezbędne będzie rozegranie wyścigu lub wyścigów kwalifikacyjnych. Często zdarza się to podczas największych regat krajowych i jest standardem w regatach rangi mistrzowskiej, do których może zgłosić się maksymalnie 200 zawodników. Przy każdym znaku kursowym w odległości około 50 metrów ustawiony jest znak pomocniczy, tak zwany Darling Mark. Może być nim flaga lub pachołek drogowy z zatkniętą flagą. Znak pomocniczy jest integralną częścią znaku kursowego, przy którym się znajduje, co oznacza, że zawodnik nie może przelecieć pomiędzy tymi znakami. Jeśli to zrobi, zostanie zdyskwalifikowany z wyścigu. To wymóg bezpieczeństwa, który ma uniemożliwić wykonanie zwrotu bezpośrednio po okrążeniu znaku. Linia startu ustawiona jest prostopadle do kierunku, z którego wieje wiatr. Jest nią zazwyczaj stalowa linka, do której przymocowane są numery startowe. Na prawo od środka linii znajdują się numery nieparzyste, które startują w prawą stronę trasy, po drugiej stronie numery parzyste startujące w lewo. Do pierwszego wyścigu każdych regat pozycje startowe są losowane przez komisję sędziowską. W każdym kolejnym wyścigu zawodnik zajmuje pozycję startową równą miejscu, na którym ukończył poprzedni wyścig. Numery startowe są od siebie oddalone o niecałe 10 metrów. To oznacza, że przy 60 zawodnikach linia startu ma około pół kilometra długości. Ważnym elementem organizacji na lodzie jest strefa bezpieczeństwa. Jest to prostokąt wyznaczony przez dwie flagi ograniczające linię startu oraz dwie dodatkowe flagi ustawione poniżej. W strefie tej parkują bojery i ze względów bezpieczeństwa obowiązuje w niej całkowity zakaz żeglugi. Po zakończonym wyścigu zawodnik musi objechać linię startu i strefę bezpieczeństwa i dopchać swój bojer do miejsca parkowania. Każdy wyścig zaczyna się z pozycji zatrzymanej. Zawodnik ustawia swój bojer na właściwym numerze. Aby nadać sygnał startowy, sędzia starter ustawia się poniżej zawietrznego znaku kursowego tak, aby być dobrze widzianym dla wszystkich startujących. Po upewnieniu się, że zawodnicy są w komplecie i prawidłowo ustawieni, rozpoczyna wyścig. Sygnałem startu jest opuszczenie flagi i towarzyszący jej sygnał dźwiękowy, np. trąbka lub gwizdek. Po sygnale startu zawodnik rozpędza bojer, pchając go i po krótkim sprincie wskakuje do środka, rozpoczynając żeglowanie. Chwilę po tym, jak zawodnicy ruszą, sędzia przemieszcza się kilkadziesiąt metrów w lewo. Teraz linia między nim a znakiem zawietrznym staje się linią mety wyścigu. Po starcie zawodnicy rozjeżdżają się na dwie strony i po zrobieniu jednego zwrotu spotykają się na górze trasy. Dystans wyścigu to 3 okrążenia. Znaki kursowe okrąża się zawsze lewą burtą. Wyścig kończy się, gdy wszyscy zawodnicy przekroczą linię mety lub gdy upłynie limit czasu ukończenia wyścigu. Regaty uważa się za rozegrane, jeśli odbędą się przynajmniej 3 wyścigi. Za każdy wyścig zawodnik otrzymuje ilość punktów równą zajętemu miejscu. Wygrywa ten, kto na koniec regat ma najmniejszą ilość punktów. Jeśli odbędzie się 5 wyścigów i więcej, wówczas wynik najgorszego wyścigu jest odrzucany. Teraz, kiedy znasz zasady, na jakich się ścigamy, zapraszamy na lód. Odgłos floty bojerów lecących w wyścigu to niezapomniane przeżycie. Przyjdź i zobacz, z jaką łatwością rozpędzamy się do ponad 100 km na godzinę. Więcej o bojerach dowiesz się na www.bojery.pl.